To jest stary cmentarz podgórski w mieście Podgórzu w Krakowie. Który z roku na rok też niszczeje. Niestety posłowie tak zwanej Rzeczypospolitej zapomnieli o Polakach, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Proszę bardzo, widzicie naocznie, widzicie naocznie. Ta banda z wiejskiej czeka, aż ten cmentarz się całkowicie rozpadnie i wybudują tu nowe osiedle dla Żydów. Nie? Cmentarz popada w ruinę. Ale co tam? Przecież tu leżą tylko i wyłącznie Polacy. Czy warto o nich pamiętać? Nie sądzę. Patrzcie, jaka piękna działka, nie? Ile by tu powstało bloków? A może jakiś supermarket niemiecki? Byłoby fajnie. Byłoby fajnie. Kolejne Tesco tu zbudować. A dla Żydów kolejne 100 milionów. Cóż to jest? Skoro Polaków jest o 40 milionów, to jest tylko po 2,50 od łebka. Widzicie? 2,50 każdy z was zapłacił na odnowę żydowskich cmentarzy. Na polskie cmentarze, odnowę polskich cmentarzy trzeba zbierać do puszeczki. Julia Brylińska. Tu jeszcze widać, ktoś dba. Tu spoczywają zwłoki Anastazji Zwrońskiej, homolaczowej, wdowy po urzędniku carskiego i królewskiego starostwa w Myślenicach, zmarłej w dniu 10 października 1876 roku, w 50 roku życia. Grób prochowników. Józef Prochownik. Piotr Prochownik. Grób skakalskich. Pachulski Alfred. Jeden z najważniejszych grobowców tutaj. Wojciech Bednarski.
obywatel honorowy miasta Podgórza, emerytowany dyrektor szkół, założyciel i dyrektor Stowarzyszenia Pożyczkowego i Oszalałego. Wzajemna pomoc w Podgórzu. Przeżywszy lat 74, zmarł 23 lutego 1914 roku. Nie dożył tak zwanej niepodległej Polski. Ale dzięki takim ludziom jak Bednarski mamy teoretycznie dzisiaj wolną, niepodległą, mówię niepodległą w cudzysłowie, Polskę. Cóż, dla rządu polskiego ważniejsi są Żydzi niż wojownicy o wolność i niepodległość Polski. I tym oto miłym akcentem żegnam ze starego cmentarza w Podgórzu, na którego utrzymanie, renowacje nie ma pieniędzy w tym skurwiałym kraju.